Przed Państwem wystąpi trzeci mówca po stronie propozycji tezy, pan redaktor Jarosław Łodarczyk, Press Club Polska. Dobry wieczór Państwu. Będzie mi trudno po Gabriel mówić tak zabawnie i tak miło, ale się postaram. Ja żałuję tylko, że w tych obydwu wystąpieniach, które były przede mną przeciwników tezy, trochę mam wrażenie, że były nie na temat. Znaczy, Gabriel, fantastyczne przemówienie, szkoda, że bez argumentacji. No co zrobić, ale zabawne, więc to też ważne. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że teza jest, nie można się śmiać z religii, a nie z, jak to powiedzieć, przywódców religijnych. Jeżeli Państwo chcecie się śmiać z imama, bardzo proszę. Z Hitlera można, też się można śmiać, jeżeli uznamy, że to była religia czy państwowa jakaś ideologia. Więc na to chcę zwrócić Państwu uwagę, że mówimy o obrażaniu religii, a nie przywódców religijnych. I ja na co dzień zajmuję się kwestiami wolności słowa i naruszania wolności słowa na świecie. I muszę powiedzieć, że dla mnie ten spór nie istnieje tak naprawdę, dlatego że ja jestem za wolnością, za postępem czy za tolerancją, ale jednocześnie to niesie za sobą odpowiedzialność przeciwko dyskryminacji. No bo ta wolność musi mieć granice, chociażby w granicy wolności drugiego człowieka. I jeśli Państwo się zastanowicie, to śmianie się z religii miałoby sens, ale tylko wtedy, kiedy nie dochodzi do obszaru obrażania kogoś. No bo ten obszar na przykład mógłby doprowadzić do tego, że ktoś mógłby się obawiać, czy nie wypadałoby mu wyznawać swoją religię. No a wtedy ograniczamy wolność religijną i no to by było bardzo, no właśnie, nietolerancyjne. Jest jeszcze kwestia na przykład tego, że my uznajemy religię jako zbiór, który można dowolnie sobie wybierać, prawda? Rodzimy się Żydem, potem jesteśmy chrześcijaninem, a na koniec, nie wiem, buddystą. Też nie do końca tak jest, dlatego że są uwarunkowania kulturowe i my, proszę zwrócić uwagę, że na rzeczy, które uznajemy za naturalne człowieka, z nich się nie naśmiewamy. No nie naśmiewamy się na przykład z kogoś, kto ma inną orientację seksualną, albo nie naśmiewamy się z kogoś, kto jest niepełnosprawny. W sytuacji religii jest tak, że pozornie my możemy zmieniać religię, bo za bardzo się z nas śmieją. Ale co do istoty, to nie jest tak, że zmieniamy religię, bo jest lepsza koniunktura. Chcę powiedzieć też, że oczywiście musimy pamiętać, że wszelkie akty terroru czy zastraszania dziennikarzy, cenzurowania materiałów ze względów religijnych, to czego się dopuszczają ekstremiści muzułmańscy na przykład się dopuścili w Paryżu, jest to absolutnie niedozwolone i takie zagłuszanie treści jest niedopuszczalne. Po to właśnie mamy między innymi w Polsce i konstytucję, i kodeks karny, który bardzo wyraźnie tego zabrania. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności również daje nam pełną swobodę wyznawania religii. Natomiast nie może to być tak, że jest to, artykuł 10 o tym mówi, obrażanie, szokowanie lub przeszkadzanie. To jest istota tego. Oczywiście jak się jest wiernym jakiejkolwiek religii, to trzeba być przygotowanym na to, że samemu się stanie obiektem krytyki. To zupełnie zrozumiałe. Ale co innego jest obrazić kogoś, kto jest, tak jak powiedziałem na początku, przywódcą religijnym, a co innego same przekonania, system wartości przez kogoś wyznawany. No i tu dochodzimy do kluczowej rzeczy, która jest kwestią mowy nienawiści. Bo naśmiewanie się z religii jest właśnie formą nadużywania prawa. Nie używania prawa, nie używania wolności słowa, tylko nadużywania tej wolności. Granica jest oczywiście trudna, tylko im bardziej i mamy wyższy poziom ukulturowienia, jak to się ładnie nazywa, tym bardziej robimy to nie dla innych, tylko dla siebie. Po prostu nam nie wypada tego robić. Sami czujemy, że jest ta granica, którą niepotrzebnie przekraczamy. Chcę się też odnieść jeszcze do argumentu pana redaktora Celińskiego, że obowiązek wyznawania zasad innego kościoła jakoby był komukolwiek narzucany.
No właśnie nie. To jest tak, że ktoś ma swoją religię, drugi ma swoją religię i nikt nie każe również ateistom no jakoś wyznawać 10 kościołów, jak pan był łaskaw zauważyć, i nagle mam wyznawać wszystkie systemy wartości. Tak się trochę nie da. Natomiast istotą jest to, żeby szanować innych ludzi, żeby być dla nich sympatycznym, miłym, jak mówił minister Bartoszewski, jak wchodziliśmy do Unii, jak nie jesteśmy zasobni, to bądźmy chociaż sympatyczni. I to trochę tak powinno funkcjonować. Chciałem jeszcze zwrócić taką uwagę, że Charlie Hebdo nie atakowało terrorystów, tylko atakowało właśnie religię. Szkoda, myślę, że nie w swojej satyrze nie, no nie potępiało tych patologicznych zachowań, bo często ważniejszy od tego, co mówimy, jest w jaki sposób my to mówimy, czyli sposób wyrażania opinii. I właśnie to naśmiewanie się z religii, to obrażanie, to szyderstwo bezmyślne jest przekraczaniem tej wąskiej granicy. Dlatego, chociaż jesteśmy w trudnej sytuacji, bo było większość z Państwa przeciwko tezie, mam nadzieję, że kilka osób udało nam się przekonać, bo bądźmy życzliwi dla siebie i tolerancyjni. A to oznacza, szanujmy też innych. Bardzo dziękuję. Jarosław Rodarczyk, bardzo dziękuję.